Królu! Mamy wzrost gospodarczy. Królu! Mamy? Wiem. Ja mam 1,63 m, a ty, ministrze, chyba znacznie mniej. Nie chodzi mi o to. Mówię, że mamy wzrost gospodarczy. Co mamy? O, to dobrze, nie strasz mnie. Mamy wreszcie wzrost gospodarczy. Powiodły się nasze reformy. Sprywatyzowane fabryki produkują więcej, szybciej, lepiej, więcej sprzedają, nawet za granicę. Są rentowne. Mamy wreszcie znakomitą koniunkturę gospodarczą. Gospodarka się rozwija. Znakomicie, bardzo się cieszę. Rozumiem, że moi poddani są szczęśliwsi dzięki temu, jak mu tam wzrostowi gospodarczemu. Oczywiście, królu, znacznie, to oczywiste. No, ostatnio przekonywałeś mnie, że aby ruszyła gospodarka, trzeba obniżyć podatki. Wasza wysokość, obniżenie podatków to nie jedyny czynnik wzrostu gospodarczego. Ważny jest też kapitał ludzki, znajomość języków, wykształcenie, podnoszenie kwalifikacji. No, nie należy też zapominać o nowoczesnych technologiach, dobrej infrastrukturze i lepszym zarządzaniu. To wszystko sprzyja wzrostowi gospodarczemu naszego kraju. Skoro gospodarka ruszyła, to może by tak nieco podnieść podatki? Pewnie nikt nie zauważy, a mamy przecież tyle wydatków. Witaj, królu. No, witaj. Słyszałeś o moim pomyśle? No, o ile podnieść te podatki i od kiedy? Dorać mi, Eugeniuszu. Ech, królu, nie mam już do ciebie siły. Pamiętaj, że rozmawiasz z władcą. Straciłeś do mnie cierpliwość? To arogancja. Gdybym był swoim dziadkiem, to bym kazał cię ściąć. Wybacz, królu, jesteś wspaniałym władcą, sprawiedliwym, dobrym, znasz się na ekonomii. Już prawie. Zanim jednak pozwolisz, że będę ci służył skromną radą. No teraz lepiej, pozwalam. Słucham zatem. Pamiętasz, królu, jak trudno było doprowadzić do wzrostu gospodarczego? Pamiętam. Dzięki twoim znakomitym, światłym decyzjom udało się wreszcie. Szczerze ci, królu, gratulujemy. Prawda, ministrze finansów? Tak, 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 oczywiście, gratulujemy. Wiecie, panowie, że sam podejmuję decyzję, ale wysłucham waszej rady. Słucham zatem. Dziękuję. Mamy wzrost gospodarczy. Znaczy to, że gospodarka zaczęła się rozwijać. To jest najlepszy czas dla obywateli. Rozwijająca się szybko gospodarka sprawia, że wzrasta liczba miejsc pracy. Ludzie pracują, zarabiają, społeczeństwa są bogatsze. I to, co powinieneś zrobić, królu, to starać się nie przeszkadzać, ale jeśli to możliwe, pomóc, aby tak dynamiczny wzrost gospodarczy się utrzymał. A sam się nie utrzyma? Może się utrzymać, jeśli nie będziemy robili niczego, co spowoduje jego spowolnienie. Kiedy następuje wzrost gospodarczy, zwiększają się wpływy do budżetu państwa. Należy starać się postępować tak, żeby niczego nie zepsuć. Nie należy przejadać pieniędzy, należy je mądrze inwestować. Wydatki na naukę, edukację, badania, infrastrukturę będą się opłacać, będą pozytywnie wpływać na wzrost gospodarczy. A wracając do podatków, wiemy, że nadmierne ich podniesienie wpływa negatywnie na rozwój gospodarczy. A skąd ci tu w ogóle przyszło do głowy? Podnieść podatki? Też coś. Ha, ha. A, czy to czasem nie ty, ministrze finansów, wspominałeś o podniesieniu podatków? Ja? Ale skąd ja? Ja tylko przypadkiem. Ja miałem na myśli to przejęzyczenie, pomyłk. Ja zupełnie nie miałem tego na myśli. No mam nadzieję. Przyjmuję twoje tłumaczenie, ale pamiętaj, ministrze, pamiętaj na przyszłość. Nie znoszę krętaczy. Lepiej się przyznać do błędu. To co robimy, panowie? Ja bym ufundował uniwersytet i politechnikę. Zwiększy to wykształcenie naszych obywateli. Będzie się rozwijała nauka. Naukowcy wymyślą nowe technologie.
A ja bym także zadbał o lepsze drogi. Łatwiej będzie przewozić towary. Bez dróg nikt z zagranicy nie zainwestuje u nas złamanego Monika. I telefony, koniecznie sprawna telekomunikacja. I koniecznie sprawne sądy. Skąd my na to weźmiemy? Królu, już mówiłem, że kiedy mamy wzrost gospodarczy, to znaczy, że gospodarka się rozwija. Więcej się produkuje, więcej sprzedaje. To sprawia, że rosną dochody państwa. Te zwiększone dochody należy inwestować tak, żeby wzrost gospodarczy trwał. To oczywiste. Uniwersytet. To niezła i bardzo ważna inwestycja. Dobry pomysł. Uniwersytet mógłby być mojego imienia.